Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku w sklepie dochodzi do kradzieży. Jak myślicie, kto za to odpowiada i co zostanie skradzione? Witajcie kochani! Zobaczcie, do sklepu przyjechała nowa dostawa! Koszyk jest praktycznie pełen! Czas ją rozpakować, zanim przyjdą klienci! Uhuhu, no proszę, ile nowości! Moment, jest tu nawet super gazeta dla chętnych. Mamy też jakieś środki czyszczące, oczywiście coś do jedzenia. No dobra, to dalej ustawiamy wszystko na półkach! No dobrze, na wystawie już mamy praktycznie wszystko. Moment! Brakuje jeszcze tylko gazetka! Spójrzcie, mamy tutaj mnóstwo kolorowych magazynów. Naprawdę dla każdego się coś znajdzie, ale dołączymy tu jeszcze jeden najnowszy magazyn. Oho, na pewno znajdą się na niego chętni. Ken, no chodź tu, daj mi chociaż 2 złote, żebym mogła zabrać wózek. Ojejku, jejku, Skipper, przecież jesteś już na tyle duża, że na pewno sama dałabyś sobie radę. No ale dobra, weźmy ten wózek i chodźmy wreszcie na zakupy. Ach, no dobrze, widzę, że wy sobie beze mnie w ogóle nie dacie rady. Ach, czas zacząć zakupy, całe szczęście, że zrobiłam listę. No dobrze, o, jest makaron, makaron musimy wziąć na 100%, od razu zabieram go z półeczki. Przyda nam się, gdy będziemy robić pyszne spaghetti. No dobrze, to wrzucamy makaron prosto do wózka. Oj Barbie, ale nudy. Ja myślałam, że kupimy coś lepszego. No nie wiem, jakieś żelki, frytki, a ty kupujesz makaron? Może chociaż kupimy hamburgery? Oj, Skipper, nie można jeść tylko niezdrowych rzeczy. Trzeba zacząć się zdrowo odżywiać. Hej, Barbie, zobacz, mam kosz z owocami. Na pewno się przydadzą, no nie? Spójrz, są jabłka i zaraz, to jest chyba sałata. No więc jeszcze chyba sałatę też mam w tym koszu. Ojejku, Ken, spokojnie. No ale dobrze, twoje zakupy też schowamy w naszym koszyku. No to co? Chyba możemy jechać dalej. Chodźmy dalej. Trzeba robić zakupy szybko. Jeszcze musimy kupić chleb. Ohoho, no proszę. Widać, że klientów nie brakuje. Lepiej zajmę miejsce przy kasie. Och, nie wierzę. Znowu tyle osób w tym sklepie. Będę musiała przejść jakoś ukradkiem. Mam nadzieję, że nie zwrócą na mnie uwagi. O, wiem. Schowam się tutaj przy gazetach. Hej, psst. Ken, widziałeś to? Ta pani, co przed chwilą szła. No Ken, mówię do ciebie. Co Barbie? Co mówiłaś? Powtórz proszę, nie słyszałem. Widziałeś tą panią, co tu szła? Jest przecież środek lata, a ona szła w płaszczu przeciwdeszczowym i w kaloszach. Nie uważasz, że to trochę dziwne? Nie widziałem jej, ale tak, Barbie, masz rację. Bardzo to dziwna sprawa. No dobrze. Czym by się tu zająć, żeby tak się nie rzucać w oczy? Wiem. Oj, to ta gazeta, moment, spadła. Oho, dobra. Mam ją. Schowam się za gazetą. Wszyscy w takich filmach tak robią. Będę czytać gazetę i w ten sposób nikt nie zauważy mojej twarzy. O Ken, zobacz, tam jest, widzisz? Schowała się za gazetami. Chyba chce się przed czymś ukryć. Dziwnie się zachowuje. Jak na moje, to bardzo podejrzana sprawa. Może trzeba to zgłosić.
Zaraz, gdzie? Nie widzę. Gdzie ona jest? Och, Ken, no patrz, widzisz? Czyta magazyn. Chowa się za gazetą. Ewidentnie. Och, Barbie, jak zwykle przesadzasz. Ta pani przecież tylko czyta gazetę. Przecież może. Dobra, wracajmy lepiej do zakupów. Gdzie jest Skipper? O, nie, 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 ja nie przetrwam tego zdrowego odżywiania. Wezmę sobie chociaż płatki. To jest coś, co lubię, bo inaczej to co ja tu będę jeść? Tak, wezmę chociaż płatki. Zobaczmy, czy jest coś fajnego jeszcze z drugiej strony. Spójrzmy. O, dżem! Ostatni! Szybko! Jego też zabieram. O, Barbie i Ken, tu jesteście, znalazłam was. No dobra, wrzucę jeszcze tylko moje zakupy. O, to też się przyda do domu. Och, Skipper, Skipper, ty to zawsze musisz się nam zgubić na zakupach. Oho, dobra, dobra, teraz chyba jest dobry moment. Tak, tam widzę, że dużo osób jest przy półce z kosmetykami. O, jeszcze się schowam. Dobra, nie patrzą? To można iść szybko teraz. Muszę zabrać mój pyszny i wspaniały olejek. Wiecie co? Może przesuńmy się kawałek. Zaczyna się tu robić naprawdę tłoczno, co niektórzy nie mają nawet jak tu przejść. O, dobra, dobra. Teraz jest idealna okazja. Szybko. Zabieram olejek i chowam się za gazetą dalej. Dobra, olejek, schowam go sobie tutaj pod mój płaszcz. O, nikt go nie zauważy i proszę bardzo, nic nie widać. Oj, zaraz, zaraz, momencik. Kamera mi zaczyna migać. Moment, coś się chyba stało. Czyżby był w środku złodziej? Złodziej w sklepie! Szybko, łapać go! Złodziej w sklepie! O nie, słyszeliście? Włączyły się syreny alarmowe. Musimy natychmiast uciekać. Gdzieś tu jest złodziej. Co? Ale Ken, moment, my nic nie ukradliśmy. O nie, szybko. Pora uciekać. Dalej, nie muszę się już nawet kryć. O nie, to ona, szybko, proszę ją zatrzymać, złodziej. Wykraść nasz olejek, jest bardzo drogi. Może chciała ich wynieść nawet więcej. Kto to wie? Dobrze, Skipper, że ją złapałaś. Moja droga, kradzież w sklepie jest karana. Nie wolno kraść, zapamiętaj to sobie. Będę musiała to zgłosić na policję. Chodź, pójdziemy od razu na posterunek. W tym odcinku w sklepie doszło do kradzieży. Jak widzicie, udało się nawet złapać złodzieja i to wszystko dzięki Skipper. Na szczęście na monitorach wszystko było widać. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!